Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy dla Was to oto fajne coś. Jest to Red Cat Everest Gen 7 Sport, który pojawił się, jak się nie mylę, około roku temu. I tak naprawdę troszeczkę namieszał. Dużo ludzi go hejtuje, wielu uważa, że bardzo fajny. Co mogę powiedzieć na początek? No, jak się pierwszy raz pojawił, jedna rzecz przykuła moją uwagę. Spójrzcie na ramę. Jak część z Was wie, jesteśmy wielkimi fanami BPC. I tak, ta rama, battery holder, czyli podstawka pod baterię i mocowanie elektroniki, to jest projekt właśnie BPC. Także tak, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, jak to wygląda. Gdyż ponieważ, no... Kibicujemy im od lat. Dokładnie tak. No dobra, to kilka zimnych faktów. Mamy silnik 550, 17T, czyli większy niż standardowo. Taki jak w TRX-ie jest 550. ESC wodoodporne przez Hobbywinga 40 amperów. Skręcane bidloki plastikowe z tego co widzę. I licencjonowane Interco Super Swampery. Także już nie mogę doczekać, żeby je dotknąć i zobaczyć, jakie są w dotyku. Z podstawowych takich informacji, szerokość modelu to jest 241. Rozstaw osi od 317 do 325 możemy regulować. Długość całego modelu 521 mm. Ma 4 linka z przodu, z tyłu. Z przodu jest serwo na moście. Ja bym się tym nie chwalił. No niestety, no jest to najbardziej popularna wtyczka w tym, że tak powiem, dziale hobby, więc no cóż. Może się kiedyś doczekamy tego, że w modelach będziemy mieli albo XT60, albo Tidinsy. Axial już ma Tidinsy od jakiegoś czasu. Tak. Traxxas używa swoich końcówek. A cała reszta praktycznie korzysta z tamijowskich. Nie wiem dlaczego. No ale nieistotne. Jest to model RTR, gotowy do jazdy. Mamy baterię NIMH 2000, mamy ładowarkę najzwyklejszą, podstawową i całą elektronikę. Dobra, no nie będziemy chyba dłużej patrzeć na pudełko, tylko po prostu trzeba się do niego dostać. Może tu mam jedną oderwaną, drugą tasiemkę delikatnie przetniemy. Odwrócimy wszystko. Ha! Jestem w szoku, że mi się udało tak ładnie. Pudełka się. Dobra. Co mamy w środku? Troszeczkę folii bąbelkowej. Aparaturę, do której jest przyklejona instrukcja, co należy zrobić przed uruchomieniem modelu. Czyli najważniejsze, żeby sprawdzić, czy wszystkie trymery są ustawione prawidłowo. No zobaczymy, jak się możemy dostać do aparatury. O! I co znalazłem w aparaturze? Zapasowe C-huby na przód. Bardzo fajnie. Duży plus, rzadko kiedy możemy takie części znaleźć zapasowe. Jeżeli chodzi o aparaturę, jest to najprostsza aparatura dwukanałowa. Występuje w wielu modelach RTR pod wieloma nazwami, także... Po prostu no, zwykła, prosta dwukanałóweczka. Opis dodatkowych części upgrade'owych, z tego co rozumiem, aluminiowe po prostu, tak. Dobra. Ha! Srebrny. Teraz powinien być jęk zawodu, bo miałam nadzieję, że jest to. Tak? Mhm. Yeah.
Czerwony jest fajny, ale muszę powiedzieć, że ten srebrny też wygląda nieźle. Jeszcze zajrzymy tutaj dalej. Wyjmiemy wszystko z pudełka. Co nam na razie niepotrzebne odłożymy. Oto i model. Ale do modelu za chwilę. Co mamy tutaj? Pierwsza rzecz to instrukcja, a nawet chyba dwie. Wygląda jak zwykła kserówka. Zaraz powiem ci, to jest od tej strony. A, czy tu mamy. Co my tu mamy? Totalnie nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi. A, chyba różnica po prostu z portem, a wersją Pro. Nie wiem, dlaczego tu mamy z dopiskiem T. Nie wiem, spróbuję się dowiedzieć. Czym się różnią te dwa regulatory? Ale wygląda, że jeden i drugi ma 40 A, więc no zobaczymy. Podstawowe ustawienia aparatury. Chyba trafiłem na niemiecką wersję. O, i to jest właśnie fajne w tym modelu, że on ma otwieraną, ale to tylko w tym, w wersji Pro, z tego co widzę, jest karoseria podnoszona na zawiasie, bo tutaj, jak widzicie, mamy słupki. Tak naprawdę... To tak bardziej rzut, co jest, a nie instrukcja. No właśnie, temu się musimy przyjrzeć, bo z tego co wiem, mogą być identyczne jak w mostach Axiala 1. Różne dodatki, wszystkie części. No dobra. Co, czy druga to jest dokładnie to samo, czy... Tak, druga dokładnie to samo, tylko że po angielsku. Okej. Okay. Co mamy dalej w folii? Do regulowania twardości amortyzatorów. A, i od razu mamy zestaw do mocowania karoserii. Bezsłupkowo. No szkoda tylko, że już karoseria jest podziurawiona na słupki. No ale jest to fajny gadżet. No i końcówka do windowania odbiornika z aparaturą i rurka do anteny. Dobra. Też to już. A, jeszcze są. Tu co jeszcze mamy? Naklejki. Fajna imitacja drewna. Bardzo miły akcent. Bardzo fajny patent moim zdaniem. No. No to zajrzyjmy do samego modelu. Zdjąć folię. Muszę wam powiedzieć, zawsze jak oglądałem filmy z Red Catem, to miałem wrażenie, że ta buda jest olbrzymia. A ona jest naprawdę całkiem zgrabna. Nie mam żadnego pojęcia, jaki model udaje, ale wygląda fajnie. Potężny zderzak z przodu, moim zdaniem nawet za duży względem karoserii.
ale z mocowaniami do szekli, możliwość zamontowania diod, oczywiście plastikowy. Opony są dość miękkie, ale nie jakoś bardzo miękkie. Myślę, że muszą się wypracować. Tak jak mówiłem, plastikowe bidloki, wentylowane. Nie wiem, pianki tam w środku jakieś są? Powiem szczerze, nie wiem. Mam wrażenie, że chyba nie, ale nie jestem pewny. Zobaczymy. Powiem tak, wykrzyż. Przy seryjnym modelu. Nie jest źle. Tylko zaraz, gdzie jest bateria i gdzie jest ładowarka? Na pudełku jest napisane, że bateria i ładowarka jest załączona. Myślicie, że schowali posłuch? Nie? Instrukcja obsługi, jak podłączyć baterię. Możemy to odczepić, żeby nam nie przeszkadzało. No i dobra. Powiem tak. Wygląda fajnie. Stalowa rama, malowana proszkowo. Elektronika wysoko. Całkiem fajne miejsce na ułożenie baterii. Możliwość ustawienia w kilku miejscach linków. Także od samego początku model jest gotowy na modyfikację. O. Tak na pierwszy rzut oka mi się podoba. A, nie wspomniałem, że serwo jest 17-kilowe? Tak mi się wydaje, że było opisane, że 17-kilowe serwo. Gdzieś to widziałem, nie mam pojęcia gdzie. 15-kilowe. 15-kilowe wodoodporne serwo, także... Zaraz wezmę baterię i go podłączę, zobaczymy, jak faktycznie to działa. Bardzo miły taki akcent, naklejka BPC na ramię. Zawias jest w miarę sztywny, ale przy wykrzyżu pracuje nieźle. No wiadomo, trzeba by zobaczyć w terenie, jak to chodzi. Standardowo tak pewnie byśmy go opuścili do jazdy. No ale to jest normalne, że modele RTR są zawsze wysokie. Tak jak mówiłem, silnik 550, więc jest trochę większy od 540 standardowo używanych. Cichutka przekładnia, naprawdę bardzo cicha. No, mosty wyglądają, powiem szczerze, troszeczkę jak ze Scouta. Zwrotnice i C-huby no, wyglądają jak w Axialu pierwszej generacji. Mamy te dogbony i kielichy, także no, kąt skrętu nie jest jakiś bardzo duży, ale z drugiej strony nie jest też bardzo mały, tak? Ale już widzę, że orczyk jest za krótki, bo wychodzi za daleko i nie cofa się. Podoba mi się. To możemy zobaczyć. Zobaczymy wysokość opon. Tak mniej więcej. Mamy około 116 mm, jeżeli chodzi o wysokość opony. Całkiem nieźle.
To jest teraz modne, że opony są bardzo duże. To co? Wezmę baterię i go włączymy, nie? No, mamy baterię. Pierwsza rzecz, sprawdziłem, że standardowo regulator jest ustawiony pod nimcha, więc przełączymy na lipo. Tak naprawdę nie ma to znaczenia podczas testu, bo tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby włączyć odcięcie niskiego prądu i to wszystko. W drugą zworką możemy ustawić drag breaka. Mamy w tym położeniu 100%, w drugim położeniu 50%, a jak wyjmiemy zworkę, mamy 0. No dobra, podepnijmy baterię. Za długie. Tak, przez chwilę, jak wziąłem ją pierwszy raz do ręki, zacząłem szukać, gdzie jest włącznik, ponieważ nigdzie na zewnątrz nie ma. Żeby włączyć, trzeba się dostać pod klapkę i dopiero włączyć aparaturę. Możemy podłączyć prąd. I włączamy model. Wszystko się zalogowało. Możemy przestawić dual rate na serwie, bo coś mi się wydaje, że coś tu jest niedokręcone. Tak, nie jest dokręcony orczyk. Dlatego zawsze powtarzam, że jeżeli kupujemy model teoretycznie RTR, to i tak dobrze jest rozłożyć cały i sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo poskładane, co też uczynimy, nie w tym filmie, ale w następnym. No dobra. Skręt na tym krótkim orczyku, bo jak widzicie, orczyk jest bardzo krótki. Jeszcze jest wkręcona śruba w najwyższy otwór, więc no, ten orczyk w ogóle nie ma prawa tymi kołami kręcić. Myślę, że trzeba będzie od razu zmienić orczyk na trochę dłuższy i na pewno się wyciśnie z tego skrętu troszeczkę więcej. Ale tak. 17T to jest stanowczo za dużo. Muszę bardzo delikatnie gaz dotykać, żeby nim ruszyć. Całkiem szybki jest. Ale tak, podoba mi się to, że są metalowe linki. Są popodginane, żeby zwiększyć prześwit. Z jednej strony ok, fajnie, bo jest wygięty link, ale z drugiej strony tak mamy odsłoniętą wtedy główkę mostu, dlatego ja osobiście wolę, jak linki nie są podgięte. Te wyglądają bardzo ładnie, jak tak ten idą po takim łuku. Nie wiem, czy jest to konieczne, ale wygląda to ładnie. Z tego, co widzę, to od razu tak samo z tyłu. Tak, mamy dokładnie takie same mocowanie czterolinka z tyłu i z przodu, więc można przełożyć serwo. Nie ma problemu. Co jeszcze mogę ciekawego zobaczyć w nim? Płaska płyta podłogowa. Dopiero zauważyłem. To jest coś niesamowitego. Że skrzynia nam nie wisi centymetr czy pół centymetra pod ramą, tylko jest wszystko na płasko, więc rewelacja. Jak dla mnie, bardzo duży plus.
Rama nie ma przykręcanych wieżyczek amortyzatorów, tylko jest całość wycięta. Jest tak jakby jeden element, co moim zdaniem nie jest złym rozwiązaniem. No ale z drugiej strony, jakbyśmy na przykład chcieli zmienić karoserię, zrobić pick-upa i położyć z tyłu pakę, no to z tą ramą się nie da, trzeba wycinać po prostu dziurę albo przerobić ramę. Plastikowe mocowania zderzaków. Z tyłu tak samo mamy miejsce na szekle i na dwie diody. Powiem tak. Jak tylko mi się uda założyć budę, to dokończę myśl. Wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. Jeszcze zobaczę jedną rzecz. Na szybko szerokość 23 z mały, no 23,5 szerokość w kołach. Rozstaw wersja seryjna ma pewnie ten 317, nie większy. Jeżeli dobrze liczę, to ma 320. Czyli jest dłuższy od przeciętnych modeli, ale nie jest nic złego. No nie wiem, co wy o nim myślicie. Mi się podoba. Myślę, że jest to fajna, tania alternatywa dla modeli trialowych. Jeszcze wrócę do ramy na chwileczkę dosłownie i będziemy kończyć. To jest, moim zdaniem, jest to wielki plus, że mamy tutaj ramę BBC, która pozwala nam na dużo fajnych modyfikacji. Wiem, że jest możliwość przeniesienia silnika tutaj w przednie wieżyczki, ale to będzie wymagało też przeniesienia serwa, więc trochę roboty. Plastikowe amortyzatory. Długie. Widzę, że są strasznie długie. To jeszcze sobie zmierzę tak na szybko i rozbierzemy go dokładniej. No, setki. To naprawdę długie. W następnym odcinku rozbierzemy go dokładnie na części pierwsze. Zobaczymy, co w nim siedzi. Myślę, że na tą chwilę chyba wszystko, o czym mogłem powiedzieć, powiedziałem. Także jakbyście chcieli przyjrzeć czemuś dokładniej, dajcie znać w komentarzach, to na pewno się temu przyjrzymy i pokażemy w następnym filmie. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym. Cześć!